epopei kupowania samochodu ciąg dalszy. Jak widać, tu jest Honda. To nas nie interesuje, tam są Aiony. Aiony pokazywaliśmy, tam w zeszłym roku byliśmy w salonie. Idziemy do Chery. Chery kiedyś znane było z najgorszych samochodów, ale to wszystko się zmienia. Ten się przeciągnął. Dobra. Co my tu mamy? 7 plus. Sexy. 7. Patrzcie na to, co było. Jest. Odpalił się. Proszę, co się tutaj dzieje na ekranie? 4 Tiggo. Tiggo, welcome. Patrz, jest po angielsku. Ogólnie. Tutaj schowek mamy dość duży. Jest ładowanie. No i słuchajcie, taki Chery Tiggo 7 Plus, najtańszy w automacie, najtańszy 50 tysięcy polskich złotych. No tam wiadomo, trzeba będzie troszkę dołożyć. Wiesz co, tyle za mały jest na mnie. Nie wiem, czy chce mi się tutaj w tym salonie tracić czas. Zobaczymy, czy mamy tutaj coś większego. Tutaj mamy 8 Pro. Za tego trzeba wyrzygać 85 tysięcy polskich złotych. Zobaczymy, jak się to prezentuje wewnątrz. Podobnie jak tamten. No co jest takie brudne jakieś? Nie chce mi się jakby do tego wsiadać nawet, bo... Pewno nie ma prądu. W ogóle są nieprzygotowani do sprzedaży, ale on jest większy. No tak się to prezentuje z tyłu. Tutaj widzimy sedanika. Jak ten sedan wewnątrz? A jest. Pięknie. Fajnie wykończone. Tak jeszcze doszacie. Tak? Ale nie wiem, te Chery, one tak do mnie nie przemawiają za bardzo. A ten? No sedan, no. Co? Co jest, że ją upar nasuwa? No chłop powiedział, że tego powiedzą tam od 60, nie wiem, tam 5 tysięcy polskich złotych można kupić. To jest fajne auto, ale ja chcę zajebiste auto. Nie przemawiają do mnie te auta. Wiesz, to brzydkie to, wiesz, plastiki. Powiedz, jak to wygląda. To jest tanie. No ile to kosztuje? Od 60 tysięcy. No to co ty chcesz? 60 tysięcy? Dobra, coś takiego możecie dostać za 38 tysięcy polskich złotych. Jak się to prezentuje wewnątrz? No dobra, auto za 38 tysięcy polskich złotych. Znaczy wiesz, znaczy od 38. No. No jest okej. Okay. Tak to mniej więcej z tyłu wygląda. Dobra, to podstawowa wersja 38 tysięcy. Zacznę dokładać i wyjdzie, wiesz. No pewno ze wszystkim wyjdzie... Jest z 50, lekko. No. Niby to takim dziadem jeździł. Wstyd na dzielni. Ja masz skórzaną kierownicę. O, jest na horyzoncie Wuling. To jest cel naszej podróży. No i taki SUVik od 44 tysięcy, tam powiedzmy do 65 tysięcy polskich złotych, ale hybryda.
No i... Ale jest tu chyba więcej miejsca niż... I tutaj już jest pocztek, tak trochę miękkie te plastiki. Tak się to prezentuje, z tyłu jest dość dużo miejsca. To jest system. Napiszcie, co myślicie. No, widzicie, to pokrętła jakieś takie. Aha, żona chce tego. I don't like it, okay? Okay. Then I think, anyway, I want cheap, not expensive. No i słuchajcie, tutaj ona chce tanie. Od 70 do stówki. Hmm? Oh, yeah. Od 70 do 10. Price. 80, bo to w automacie już, nie? 80. No tego w manualu możemy kupić tam za 44 tysiące, ale jak już chcemy automat, no to trzeba jakieś 63 tysiące polskich złotych dać. To jest proste plastiki, ale wiesz, ale jest jakąś kurtę, 2000 kilometrów nie chciałbym tu robić, ale... Trochę bieda. Przyszedłeś do najtańszej marki chińskiej praktycznie, tak? Czego oczekujesz? No masz twarde plastiki, wiesz. Zobacz, nawet to tutaj jest zintegrowane w ten plastik gdzieś. Wiesz, to jest jeden plastik, tak? No wszystko jest jeden kawałek plastiku, tak? Tu jest tylko obite skórą. Bo to już grubsza wersja, bo to już w automacie. No i wiecie, no na 7-osobowy samochód za takie pieniądze. Czy ja potrzebuję 7-osobowe auto? Nie ma tego splendoru, co w innych autach, nie? No tak jak Adrian mówił wcześniej, no nie jesteśmy w najtańszej chińskiej marce. No, to jest w najtańszej chińskiej znanej marce, o. A no, sobie jeszcze tańsze, ale to już... Co myślicie? No wszystko twarde, wiesz, no. Co oczekiwać, wiesz. No. Prawdę mówiąc, to mi się te czery bardziej podobało. Ja się trochę rozczarowałem, ale jeszcze zobaczymy inne. To jest Wuling Mini. Najpopularniejsze chińskie auto elektryczne. Słuchajcie, to jest tak tanie i fajne. Tutaj mamy Wuling Game Boy. Nie ma nic wspólnego z Nintendo. Słuchajcie, to można kupić za 20 tysięcy, 200 km zasięgu. Fajne foteliki, zgrabne. I can have one this. I don't mind. No, makaron. Fajne, to jest zgrabne autka. Tak się Adrian prezentuje w tym. Jak? Dla mnie spoko, bo latania po mieście... Nie, tylko na to się... Miejsce? To jest więcej miejsca niż tamtym. Znaczy, ja tu mam, wiesz, miejsca full. Tu jest, wiesz, więcej miejsca niż tamtym. Jakie ty spoko, co to, po mieście takim latać? No. To jeszcze czteroosobowy jest w ogóle. No, ale to tam z tyłu to raczej dwójka dzieci. Albo... To wsiadaj, zobacz, czy się zmieścisz. Ja tam nie chcę wsiadać, a poza tym palę papierosa.
kieszeni. Co to chcesz? Proste auto. Klima jest, jakieś radyjko na bluetootha, wiesz. Szyby elektryczne. Masz jakiś wyświetlacz tutaj też. To proste auto do jeżdżenia po mieście. Za 20 tysięcy złotych. No. Hit. Cicho, Adrian jest. Usiadł. Test siadania za samym sobą. Jak tam? Za samym mną to trochę ciasno, ale... Już zapasowy. Da się przeżyć. Da się przeżyć, mówisz. Większość tych SUV-ów w trzeci rząd to ma mniej miejsca niż tutaj. Daj weź ten fotel trochę tak do przodu. No jakby dziewczyna prowadziła, no to... To by było dużo miejsca, nie? No, miejsca na nogi. A tutaj co jest? A zobacz, jak masz miejsca na nogi tutaj. Ja tu wygodniej siedzę. Bo tu nie masz nic, wiesz. Też elektryczny, malutki, nie? Fajny, elektryczny. Zgrabny. No. A ten ile kosztuje? 100. Trzeba zapytać, bo chyba jeszcze nie ustalili ceny. To 2 dni temu weszło na rynek. A jeszcze online nie ma ceny nawet. Ten ma też tą przewagę, że ma szybkie ładowanie, w przeciwieństwie do tych. Mówi, że bardziej jak normalne auto. Małe miejskie autko, wygodne. Tutaj na łokie się mięciutko już. Ale mi się za fotel przyznać, bo tyle miejsca. Ten lepszy. Tak jak ustawiam potrzeby, zobacz, jeszcze tu spokojnie. Siadasz za samym sobą, tak? No. I masz spokojnie dużo miejsca. Duży, nie? W szoku jestem. Automat w bogatej wersji, 76 tysięcy, trzeba dać. Słuchajcie, tu jest mnóstwo miejsca, naprawdę. No. Najtańsza wersja, no to jakieś 55 tysięcy. Ale to widzicie w manualu. Ta, które ja chcę. Trzeba dać, żeby był przynajmniej w automacie jakieś podstawowe funkcje. Czyli 65 tysięcy, taki automat podstawowy. 75 tysięcy pełen wypas. Ale słuchajcie, to jest dużo miejsca, naprawdę. 7-osobowy. No czuć tutaj te oszczędności, tak, Adrian? No wiadomo, no jest, wiesz, tanie auto to i tanie. Ale wiesz, no tu gdzie jeszcze kładziesz łokieć, jest miękko. I na dole, i na górze, nie? Popatrz, jaki tutaj schowek mamy. No nieduży. Ale jest, wiesz, tutaj masz, sobie włączysz ładowarkę, sobie możesz podłączyć, wiesz. Jest miejsce, jest wygodny, ale ten. Słuchajcie, mamy problem z żoną, bo wziąłem żonę i ona kupujemy tanie. One są tanie i dobre, kupujemy, bierzemy, no nie? I bo się mi tutaj trzepie, że jak kupimy drogie nowe auto i ona się będzie bała, że porysuje. Co? Wiesz, jaki to znaczy, bagażnik jest, wiesz, jak coś, to musimy się sobie zabrać. No, potężny. Tu i pyk. Znaczy, możesz tutaj kartonów zapakować. No. Albo 20 Ujgurów. A ten? Adrian? Żona twierdzi, że ten spoko. No żona. Okej, okay, no. Więc... Twarde plastiki. No tu twardo, no to już tak będzie, już tak niewygodnie. No, co jest tu? No tutaj jest za wysoko, bo w tamtym budowaniu mi się wygodniej siedziało niż w tym. Widzicie. Także co? Co powiesz, Adrian? No ale za 36 tysięcy polskich złotych można mieć w manualu taki samochód. Dla mnie trochę mały, no i widzieliście te plastiki i tak dalej. Z zewnątrz nawet się to ładnie prezentuje, one o wiele lepiej wyglądają w czarnym kolorze. Tutaj jest taki szary i taki szary w niebieski. Dopalimy papieroska, napijemy się wody Wulinga i idziemy dalej. Ten do rozważenia, mówisz. No jest wygodny, wiesz, wygodny, duży, fajnie wygląda z zewnątrz. Wiadomo, w środku. Pokażemy, widzą, z czego Wuling słynie. Wuling słynie. To jest najlepiej sprzedający się. Miembałcze. Tak. Ma tego 700 tysięcy rocznie sprzedają. O, proszę, tu jest cały zestaw Wulingów. Już zakurzone stoją. Ale to, o, miembałcze. No. Może pick-upa takiego. Pick-upa takiego Wulinga? No. Do lasu.
No tutaj jakiś... A to pewnie właściciel salonu. No, no, Hooligan nie jeździ, no nie? No też są takie wynalazki, ale to już jest naprawdę bardzo małe. One są w innych prowincjach popularne, tutaj nie za bardzo. Adrian mi tutaj namówił na powrót. Nie no, pewną rzecz super, no nie? Znaczy no, jest duża różnica pomiędzy Woolingiem a... No czuję, że... Wsiadasz, czujesz, że zapłaciłeś, wiesz? No. Woolingu to takie było, wiesz, dziadostwo straszne. Wsiadasz, tu czujesz, te plastyki są lepsze, wiesz, tu masz, wiesz, takie fajne, wiesz, już, wiesz, obite to skórą, wiesz. Ja akurat czerwieni nie lubię, no ale tu wygląda to fajnie, nie? Mhm. Wiesz, tu mówisz już... Jakie, że tu już masz metalowe, wiesz, Apple CarPlay dla mnie to, wiesz, najważniejsze to Apple CarPlay, bo cała reszta to tam, wiesz, te systemy, no, no. To jest pod rozważenie. No, bo to jest ta sama marka, co, to czy to jest... Jetour. Parent company, tak? Mhm. Jetour na tym bazuje, tak? No, tak się to z tyłu prezentuje. Sony nagłośnienie. Miejsca jest tu dużo. Najtańsza wersja, tak? Dodatkowo dopłacasz za większą wersję, żeby były Sony super dach, głośniki Sony, jakiś smart system, ale to chyba nie ma znaczenia. Apple CarPlay. Czyli... Apple CarPlay, no to tak. Masz akurat Soniakę, to, bo ty chcesz mieć lepsze nagłośnienie, połączenie, no to musiałbyś patrzeć na tą cenę. No i tak spoko. 106 tysięcy, nie? Już jakieś tam systemy autoprowadzenia, automatyczne parkowanie, to nie działa, to są bariery, za które przepłaca się, wiesz. To jest nie... W droższej wersji masz podwójne szyby, znaczy chyba podwójne szyby, że grubsze szyby, że wygłuszające szyby. Podgrzewane lusterka. Podgrzewane lusterka, co tam jeszcze? Podświetlenie, że może zmieniać kolory. Mam to gdzieś. Takie bajery, wiesz. Automatyczny naklapa. Automatyczne parkowanie, rozpoznawanie znaków. Dopierdolę już taki, nie? Generalnie mi... Ale wiesz, dużej różnicy też nie ma, bo za te wszystkie bajery to jest tylko parę tysięcy więcej, nie? No to bierze Mac wraz z bajerami. No 3000 zł więcej za wszystkie bajery. Nie, no to wiesz, bo to musi być automatyczna klapa, przecież JoJo się będzie męczyła biedna, no nie? Wentylowany i grzany fotel w najwyższej wersji. Chciałeś. No to ja to chcę. Heads up display, czyli wyświetlanie tam prędkości na szybie. Otwieranie samochodu z telefonu. O, to też dobre. No, wiecie, to kilka groszy najwyższa wersja. Ten samochód biorę pod uwagę, tylko że jakiś inny kolor może, no nie? No to jest do wyboru, nie? Wnętrze mi się podoba, ten czerwona skóra. It's okay. Grafit mi się podoba, ja akurat grafitowy lubię. No, 75 tysięcy złotych za to cudo. Albo Dacia. Albo Dacia, no nie? Dacia tu nie sprzedają. Dacia Logan! Słuchajcie, jedziemy, wszędzie są samochody. O, Tesle jadą. Chińskie Tesle prosto do Stanów. Nie, te do Stanów to lecą na statek. No to może one też na statek. A w Szanghaju? A, to nie jest szanghajska fabryka. Jak Tesla jest, to tutaj do salonu, nie? Słuchajcie, to ciężko pokazać, ale... Tak jest, fabryka świata w Nicie, towar wszędzie, kontenery. A tutaj co? Maxusy pokazaliśmy ostatnio. Tam kolejne samochody. Patrzcie, o. Ciężko to zobrazować. Ile tego kontenera wylecie żarówek wszystkiego, nie? No, tutaj samochody. Biznes się kręci.